Katowicka Gieksa wygrała ze swoim imiennikiem z Bełchatowa. Jedyną bramkę w tym meczu na konto gospodarzy zdobył Oliver Prażnowski. Bardzo ważne 3 punkty. Cieszymy się z tego. Nasza gra wyglądała, myślę, że bardzo dobrze. Gra się nie 45 minut, tylko 90, a my w 45 minut zagraliśmy bardzo słabe pierwszej połowy. Na dodatek straciliśmy bramkę, później goniliśmy wynik. No mieliśmy też swoje sytuacje, ale no mówię, gra się 2 połówki, a nie 1. Ciężkie były warunki, w pierwszej połowie jakoś to lepiej wyglądało. Strzeliśmy bramkę, byliśmy drużyną na pewno zdecydowanie lepszą. W drugiej połowie na pewno Bełchatów trochę ruszył, chcieli po prostu strzelić bramkę. My chcieliśmy już bronić, ale cieszy to, że konsekwentnie dotrzymaliśmy do końca to zwycięstwo. Mówimy sobie przed meczem coś innego, a później wychodzimy na boisko, gramy też coś innego. Także nie wiem, 3 porażki z rzędu, trzeba się naprawdę obudzić w końcu, bo dół się zbliża i tak naprawdę gramy o utrzymanie, no prosta sprawa. Zawodnicy łapią pewność, sam też czuję na pewno trochę więcej pewności. Cieszy to, że cieszymy się z gry naszej, tak? Cieszy nas gra w piłkę nożną i to jest fajne, tak? I do tego zdobywamy punkty i atmosfera się poprawia. Straciliśmy bramkę w 45 minucie pierwszej połowy, ale tak naprawdę GKS miał sytuacji wcześniej więcej. Napędzał się, prowadził grę. Byliśmy daleko od przeciwnika i grał GKS lepiej w tej części meczu. Później gdzieś wyszliśmy trochę wyżej, gdzieś tam mieliśmy też swoje sytuacje, ale to za mało na dzisiejszy mecz. Umówmy się, mamy 3 mecze i 0 bramek. Zmęczenie weszło na pewno w nogi pod koniec meczu i te decyzje ze strzałami były niecelne. Ale cieszy fakt, że dochodzimy do sytuacji mimo wszystko, tak? Jeszcze musimy potrenować nad skutecznością i będzie optymalnie. Muszę więcej pokoju w tej grze, ale myślę, że mecz od meczu jest to lepsze a lepsze. A zobaczymy następny tydzień, jak to będzie wyglądać. Potopieczni Jerzego Brzęczka obecnie zajmują 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi.